Ale moja skóra dała mi po gębie po prostu, powiedziała: o nie, 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 laleczko, aż tak to my się bawić nie będziemy. Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku chcę Wam opowiedzieć, jak widzicie po tytule, już wiecie o czym będę mówić, ale chcę Wam opowiedzieć o mojej przygodzie z retinolem, o tym jak się znienawidziliśmy, o tym, co takiego Tryfonka zrobiła, że po prostu zrobiła sobie totalną masakrę na twarzy, o tym, jakie błędy popełniałam, o tym, jak je przestałam popełniać i o tym, jak pokochałam retinol. Retinol jest to jedyna substancja, która jest w stanie nam jakby zadziałać bardzo wielotorowo i tak naprawdę jest odpowiedzią na bardzo wiele naszych problemów, to znaczy zwęża pory, naprawdę zwęża, wiecie, tutaj nie ma żadnej ściemy, pozwala na tak jakby złuszczanie naszego martwego naskórka, dzięki czemu takie zaskórniki, te właśnie te takie podskórne, ta tak zwana kaszka, idealnie po prostu znikają. Mało tego, walczy z trądzikiem, zarówno tym młodzieńczym, jak i z trądzikiem ludzi dorosłych. No i przede wszystkim, z mojego punktu widzenia przede wszystkim, jest to składnik, który jak żaden inny działa przeciwzmarszczkowo. Ostatnio zauważyłyście, że moja skóra naprawdę wypiękniała, że Marzenka coś zrobiłaś, nawet będąc u Daniela. Daniel mówi: Marzenka, ty masz taką skórę, jejku, co ty robisz? Słuchajcie, tak, to jest od retinolu. To jest od retinolu, natomiast żeby nie było tak pięknie, przede wszystkim obiecuję Wam dzisiaj nie nadużywać mądrych słów, opowiedzieć Wam o tym wszystkim w sposób przejrzysty, taki wiecie, taki jak dla blondynki, nie? Czyli drukowanymi literami wszystko, opowiedzieć Wam o mechanizmie działania retinolu, dlaczego on działa, dlaczego ten produkt, który chcę Wam pokazać, jest tak bardzo wyjątkowy i tak bardzo ja go polecam. A wiecie, że ja nie polecam produktów i na pewno nie wzięłabym tej współpracy, gdybym nie była przekonana w 200%, że to jest produkt, który może Wam pomóc. Więc bardzo Was proszę, w tej chwili zróbcie sobie pauzę, idźcie zrobić sobie kawkę, herbatkę, nie wiem, weźcie coś do jedzenia, albo weźcie się za prasowanie, bo ja tak bardzo często filmiki oglądam, jak prasuję. Chcę tylko jedno powiedzieć. Ten odcinek będzie mega długaśny. Przygotujcie się na to, naprawdę zarezerwujcie sobie czas, bo uważam, że wszystko to, co powiem, będzie tutaj mega ważne. Do tego, kochani, zbliża nam się Black Friday. Będą olbrzymie promocje. Uzbrójcie się w cierpliwość, bo poza opowieścią o retinolu, długą opowieścią o moich przygodach, powiem Wam też, co z mojego punktu widzenia jakby jest niezbędnikiem, który będziecie mogli zakupić naprawdę na dużych promocjach. Na dole w opisie znajduje się kod. Z całą pewnością bardzo, wiecie, opłaca się tam zajrzeć na dół. Dobra, ale jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, że pokażę Wam też produkty, które ja bardzo polecam, które skradły moje serce, bez których naprawdę nie wyobrażam sobie pielęgnacji. I o takich produktach, które kupiłam sobie potem sama, po tym jak dostałam w parce PR-owej, a uważam, że nie ma lepszej rekomendacji, niż właśnie taka, że słuchajcie, ja to kupiłam ponownie, tak, dostałam w paczce, ale po prostu poleciałam do tego sklepu i mimo tego ogromu kosmetyków, który przychodzi mi testować, są takie produkty, które zagościły w moich łazienkach, tak, na stałe. Do rzeczy, retinol. Pierwsza rzecz, retinol. Moja przygoda z retinolem, jak to w ogóle się zaczęło, co ja przeszłam, jaką masakrę sobie zrobiłam na twarzy i do tego jeszcze odpowiem na Wasze pytania, o które poprosiłam Was jakiś czas temu i na Instagramie, i tutaj jakby pod live'em, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze. Zacznijmy od tego, że pokażę Wam produkt, którego używam. Kochani, tutaj mamy jeden z nowszych produktów, który ukazał się jakby w portfolio Basic Labu. I mamy tutaj produkt, który zawiera 0,3% czystego, wysokiej jakości retinolu, który zawiera witaminę C, który dodatkowo zawiera koenzym Q10 oraz witaminkę E. Witamina C, witamina E oraz koenzym Q10 to są święte...
To są świetne antyoksydanty oczywiście. O antyoksydantach opowiem Wam innym razem, bo tak jak mówię, nie chcę tego rozwlekać. Powiem tylko tyle. Połączenie tych składników jest bardzo trudne i ja znam tylko jeden produkt, który jest połączeniem retinolu i witaminy C. Natomiast ten produkt drugi, który znam, gdzie mamy połączenie retinolu i witaminy C, w cenie regularnej kosztuje 365 zł, a ten produkt z Basic Lab bez żadnych zniżek kosztuje 129 zł. A dlaczego uważam, że to połączenie tych składników aktywnych, czyli retinolu oraz witaminy C, koenzymu Q10 i witaminy E jest tak bardzo fajne? Otóż dzięki zastosowaniu połączenia tych składników, ten produkt redukuje nam przebarwienia, serio, bo mamy tutaj witaminkę C, która się do tego przyczynia, prawda? Natomiast dzięki połączeniu tej witaminki C z tym retinolem redukuje nam również zmiany potrądzikowe, takie wiecie, drobne blizny, przyczynia się właśnie do tego działania anti-aging. No i jeśli mowa o anti-aging, to tutaj mamy też ceramidki, ceramidy, które są zwane cementem, tak, cementem międzykomórkowym. I dzięki temu jakby już w tym produkcie mamy to, co wzmacnia naszą barierę hydrolipidową, która została naruszona. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę, co, dlaczego ten filmik nie będzie jak wiele innych na YouTubie, gdzie będzie dużo mądrych słów generalnie mówionych przez skądinąd bardzo mądrych kosmetologów, których ja po prostu uwielbiam, ale ja często słuchając filmów o retinolu, ja nic nie rozumiem. Tak starałam się drążyć, żeby tak to wszystko zrozumieć, żebyście Wy mogli zrozumieć, dlaczego ten retinol jest takim, o matko i córko, on naprawdę działa. Ale pamiętajcie, że nie może być tak pięknie. To jest bardzo aktywny składnik. To jest składnik, który potrafi naruszyć naszą barierę hydrolipidową, dlatego że retinol jest rozpuszczalny w tłuszczach, a bariera hydrolipidowa to jest jakby ta okluzja, która jest taką barierą, zresztą tak jak sama nazwa wskazuje, jest barierą dla wszystkich tych złych czynników zewnętrznych, czyli wiecie, ten cały brud, ten cały smog, to wszystko, które osadza się w ciągu dnia na naszej skórze, nasze sebum oddziela to od nas skórka. I to sebum w głównej mierze złożone jest z tłuszczy, a retinol jest właśnie substancją rozpuszczalną w tych tłuszczach. Więc jeżeli jest rozpuszczalną w tłuszczach, no to on sobie bardzo ładnie te tłuszcze, wiecie, rozpuszcza. I dzięki tej właściwości, słuchajcie, retinol jest jedynym składnikiem tak bardzo aktywnym, który my jeszcze możemy zastosować w domu bezpiecznie, tak? No bo oczywiście wiecie, no, teoretycznie możemy wszystko zastosować, nie? Nałożyć sobie, nie wiem, jakie żrące kwasy na twarz, bo żeśmy zdobyły, tak? I zrobić sobie krzywdę, ale chodzi mi o bezpieczne stosowanie w domu. Jest to najbardziej intensywny, najgłębiej działający składnik aktywny, który działa, dochodzi do naszej skóry właściwej, ponieważ zazwyczaj kremy, które nie posiadają retinolu, działają w naskórku. Czyli to nie jest tak, jak wiecie, na reklamach telewizyjnych, że coś nam tam wnika i pch, wypylacha zmarszczkę. Nie, 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 nie. To tak nie działa. Retinol działa w ten sposób i tutaj słuchajcie, będę potrzebowała kogoś mądrzejszego od siebie, ponieważ ja nie do końca zrozumiałam mechanizm, w jaki sposób pobudzane są fibroblasty, a fibroblasty to są jakby składniki, o, to wiecie, tak w odniesieniu na przykład do jedzenia, tak, mamy potrawę z jakichś składników i nasza skóra też ma jakieś tam składniki i nasza skóra składa się między innymi z elastyny i kolagenu, czyli tych substancji, które jakby odpowiedzialne są za te nasze takie ding, ding, ding. Wiecie, że ta skóra jest taka miękka, elastyczna, jędrna, wyglądająca młodo, bo ona w momencie, kiedy jest dużo elastyny i kolagenu, to ona się tak pięknie napina, wiecie, taka jest pupcia niemowlaczka i to jest w ogóle takie piękne. Ale niestety, przykro mi bardzo to mówić, po 25 roku życia ilość elastyny i kolagenu bardzo w naszej skórze zaczyna spadać i chodzi o co? Chodzi o to, żeby pobudzić te fibroblasty, z których składa się kolagen i elastyna, tak, żeby one mogły się dodatkowo namnażać i wzmacniać te, które są już istniejące. Tak? Czyli jeżeli mamy dobre te składniki kolagenu i elastyny, czyli jeżeli na przykład mamy dobry makaron z dobrych składników zrobiony, to on będzie, jak ugotujemy go tak al dente, to będzie al dente. I tu jest dokładnie tak samo. Jeżeli kolagen, elastyna będzie się
składała z dobrych fibroblastów, tak? Czyli to będą te nasze składniki tego makaronu. Kolagen, elastyna to jest makaron, a pszenica, na przykład dobra pszenica durum, to są te nasze fibroblasty. I jeżeli te nasze fibroblasty, będzie ich dużo, będą dobrej jakości, to też kolagen, elastyna, które są odpowiedzialne za właśnie tą elastyczność, napięcie naszej skóry, to w tym momencie po prostu nasza skóra będzie wyglądała młodziej. Dzięki temu pobudzaniu fibroblastów, i tutaj proszę Was, jeżeli ktoś jest mądrzejszy, bo ja tego nie potrafiłam doczytać, jeżeli potrafisz w żołnierskich słowach dla blondynki, drukowanymi literami, opowiedzieć mi, w jaki sposób ten retinol pobudza te fibroblasty, żebym zrozumiała mechanizm działania, bo ja bardzo chciałam to Wam przekazać, ale niestety nie znalazłam odpowiedzi. No, za głupia jestem, ja nie umiem czytać naukowych tych opracowań. A kosmetolodzy, których oglądałam, to też mówią w taki sposób, że tego mechanizmu akurat nie poruszają, więc jeżeli jesteś kosmetologiem, jeżeli jesteś, nie wiem, chemikiem, kimkolwiek, biologiem, który jest w stanie mi wytłumaczyć tak jak dla przedszkolaka, żebym ja mogła wytłumaczyć Wam, to bardzo Cię proszę, skontaktuj się ze mną, napisz mi wiadomości prywatnej, bądź też tutaj pod filmikiem. Marzenka, to jest przecież banalnie proste, bo to jest tak, tak, tak i tak. Bo ja bym chciała zrozumieć, w jaki sposób ten retinol, jaki jest mechanizm pobudzania fibroblastów. W sensie takim, co on je łaskocze, podżera, podgryza, nie wiem, ale wiem, że się namnażają, wiem, że są mocniejsze. Na tym, powiedzmy, moja wiedza się kończy, więc tyle Wam przekażę, ale chyba już jakby rozumiecie, co chcę powiedzieć. Dobre pobudzone fibroblasty to oznacza dobrej jakości skóra z mniejszą ilością zmarszczek. Teraz przechodzimy do tego kolejnego działania, czyli działania takiego jakby złuszczającego. Ponieważ on właśnie narusza tą naszą barierę hydrolipidową, to też gdzieś przyczynia się do odblokowywania ujść tych naszych mieszków włosowych, ujść naszych porów, tak? No bo pamiętacie, rozpuszczamy w tłuszczach, a nasze sebum to jest tłuszcz i to nasze sebum, właśnie ten łój, ten brud, gdzieś tam wnika w por i bardzo często potrafi nam zrobić jakieś zaskórniki, tak? Mówimy, że nas zapchało. Bardzo często jest to tak, że no tak, zapchane mamy ujście tego gruczołu, ujście pora. W związku z tym, no tam się gromadzi syf pod spodem, no i nas wywala w postaci kaszki, w postaci, wiecie, jakichś niespodzianek na twarzy, nie daj Boże trądziku, wiecie, trądzik to już jest bardzo skomplikowana sprawa i jeżeli macie aktywny trądzik, to naprawdę trzeba się udać do kosmetologa i tutaj nie kombinować na własną rękę. Mało tego, ja zaraz przejdę do stosowania retinolu. Naprawdę musimy robić to z głową. Jeżeli nie robimy tego pod okiem kosmetologa, jeżeli nie mamy kogoś mądrzejszego od nas, kto nas poprowadzi za rączkę, to jesteśmy bardzo wyczulone na to, co mówi do nas nasza skóra. Okay? Zaraz o tym będę mówić. Natomiast właśnie jeszcze wracając do tego działania odblokowującego pory, tak, dzięki właśnie retinolowi, ta nasza skóra oczywiście nie przez jedną noc, tak, to nie po dwóch zastosowaniach retinolu. Ja ten retinol, kochani, stosuję od momentu, kiedy on miał premierę, chyba pod koniec sierpnia ja go dostałam, jakoś tak. A ten filmik mamy, zobaczcie, mamy połowę, właściwie już drugą połowę listopada i dopiero powstał filmik, bo ja musiałam się do tego przekonać. Ja musiałam wiedzieć, że ja chcę Wam o tym opowiedzieć, bo jestem do tego przekonana, ok? Także podsumowując to, ten konkretny produkt z Basic Lab z zawartością 0,3% czystego retinolu, z zawartością witaminy C, z zawartością koenzymu Q10 i witaminy E, co robi? Po pierwsze, spłyca zmarszczki, pobudza, tam wiecie, te o dziwnych nazwach różne rzeczy w naszej skórze, do tego, żeby ona była jędrniejsza, bardziej elastyczna, po prostu młodsza, tak? Poza tym odblokowuje nam pory, odblokowuje ujścia mieszków włosowych, czyli nie tworzą nam się te kaszki i tym podobne cudowności, tak? Działa też na przebarwienia i dzięki temu złuszczaniu tej, wiecie, tej pierwszej warstwy rogowej działa na blizny potrądzikowe, na takie właśnie drobne zmarszczki, na zmiany potrądzikowe, wycisza je po prostu. Ja nie rozumiałam, co to jest za fenomen, jeżeli chodzi o retinol, teraz już wiem. Teraz już wiem, ale doszłam do tego naprawdę przez mękę.
To mogę powiedzieć szczerze, dosłownie przez, ja się męczyłam fizycznie. To bolało, nawet czasami bardzo. Już Wam opowiadam, jak w ogóle do tego wszystkiego doszło. Dobra, pozwólcie, że ja sobie włosy zepnę, bo gorąco mi jest, jak nie wiem. Ja tutaj mam tych notatek do tego filmiku. Kochani, to ja się przygotowywałam bardzo długo. Dawno nie przygotowywałam się tak do któregoś filmu. Nie ze względu, że to jest, wiecie, współpraca. Absolutnie nie. Tylko uważam, że temat retinolu jest mega ważny. Bo retinolem możemy zrobić sobie krzywdę. Naprawdę. Więc zrozumienie tych procesów, zrozumienie co, dlaczego i jak jest kluczowe. Także tutaj. W tej chwili ja sobie retinol zaaplikuję na buzię. Mam skórę oczyszczoną, tylko stonizowaną. Także w tej chwili pokażę Wam, jak go nakładać i co generalnie robimy. Jakby najpierw, przed nałożeniem retinolu, bierzemy krem pod oczy. Chcę Wam pokazać produkt, z którym się pokochałam i od którego zaczynam jakby nakładanie mojej pielęgnacji codziennie. Bez względu na to, czy to jest dzień nakładania retinolu, czy też nie, bo retinolu nie nakładamy codziennie. To tak by the way. Przedstawiam Wam liftingujące serum pod oczy. Właśnie z kompleksem peptydów. I z czym on jeszcze jest? Z 10% kompleksem peptydów oraz z ceramidami. Biorę go troszkę na pompkę. Basiclab bardzo dziękuję, bo uważam, że dobra, są zwolennicy pipetek, natomiast no, nikt mnie nie przekona, że pipetka jest higieniczniejsza niż pompeczka. Nabieram sobie troszeczkę tego serum na palec. Jak widzicie, on jest w takiej formie, takiej żelowej emulsji i nakładam go sobie najpierw pod oczy. Tak jak powiedziałam, skórę mam stonizowaną, tylko umytą, czyściutką i zobaczcie, to jest produkt, który ja przy moich bardzo wrażliwych oczach, mało co mogę nałożyć na powieki, to serum mogę. Robiąc sobie delikatny masaż wieczorem, ponieważ retinol nakładamy tylko wieczorem, najpierw zaczynam od nałożenia kremu pod oczy. A dlaczego? Dlatego, że ze względu na to, że retinol jest tak silny, jest tak silnym, czasami nawet drażniącym produktem, to chcę mieć zabezpieczoną, wiecie, tutaj tą strefę, żeby ten retinol mi nie przemigrował, żeby mi się tutaj, broń Boże, ten retinol nie dostał, bo będę miała masakrę. Więc najpierw tutaj wszystko sobie dobrze zabezpieczam. Zobaczcie, to mi się już wchłonęło. Resztę tego nakładam na usta. Od razu, a propos ust, Basiclab ma cudowną, nawilżającą pomadkę i ja sobie ją od razu użyję. Zresztą ja zużyłam już kilka opakowań i to jest jeden z tych produktów, który dostałam raz w paczce PR-owej i teraz sama sobie kupuję. To tak, by the way. No i przechodzimy do gwiazdy programu, czyli do tego retinolu. Ja go biorę sobie spokojnie dwie pompeczki. To jest taka żółtawa emulsja i delikatnie tak, nakładam tutaj na policzki, na nos, omijając skrzydełka nosa, bo tutaj nos często dmucham i ta skóra jest tu podrażniona, więc ja tutaj to omijam. Omijam okolice ust, nakładam na policzki, nakładam na czoło, i na szyję i zaraz dobiorę sobie jeszcze jedną pompkę i nałożę na dekolt. Staram się w szyję bardzo dobrze go wsmarować, żeby on szybciutko się wchłonął, tak jakby wchłonął. Właściwie kosmetyki się nie wchłaniają, tylko tak naprawdę odparowują. Nauki macieracji pielęgnacji. I już czuję, że jest ok. A wiecie dlaczego? Bo kiedy ja pochylam głowę, a no nachylam dość często, bo ja pracuję tak, że laptopa mam na kolanach, tak? I cały czas tutaj tak... Wiecie? Nie dość, że się robi drugi podbródek, to tu jeszcze mam te zmarszczki poprzeczne i ja nie chcę, broń Boże, czy jak śpię, wiecie, w ten sposób, żeby tu mi się za dużo zebrało w tych zmarszczkach, bo ja już się tak właśnie kiedyś załatwiłam. Za dużo nałożyłam, bo jak to tryfonka nie zna umiaru w nakładaniu, tak? To umówmy się. Niczego. Ja sobie nie żałuję. Bez względu na to, czy, wiecie, bo ktoś może powiedzieć, no bo ty tyle dostajesz, to sobie nie żałujesz. Nie, nie, nie. Nigdy w życiu nie żałowałam sobie pielęgnacji. Dobra, tu mam wchłonięte. To teraz jeszcze jedna pompeczka. O, teraz muszę sobie dekolt zrobić, bo generalnie wiecie, no ja to nakładam, jak wyjdę spod prysznica, wytrę się, stonizuję skórę i nakładam, tak? Więc ja sobie nakładam tutaj go bardzo głęboko, wsmarowując dobrze w ten dekolt. I o ile tak, dekolt szyja, to ja się nie pieszczę. Tak widzieliście, ja tutaj, jeżeli chodzi o, wiecie, skórę twarzy, tak,
to były bardzo delikatne, płynne ruchy. Tu i dekolt, to sobie nie żałuję, niech tam się głęboko wchłonie i niech odbudowują się, nie? Bo tutaj mam zmarchy, które mnie wkurzają, jak nie wiem. Dobrze, klepuję delikatnie, tu wklepujemy, tu wklepujemy, tu gdzieś w okolicy tych kurzych łapek, ale nie tu, nie tu przy samym, wiecie, oku, tylko tutaj. Tak, czyli omijamy te takie strategiczne miejsca bardzo cienkiej skóry. Na nos też tutaj sobie, wiecie, wsmarowuję, ale tak, tu od góry, tak, omijam skrzydełka nosa, tu wjeżdżam pomiędzy tak jakby strefę pod okiem, a okolice skrzydełka nosa to tak, wiecie, o tak, prawda? Bo tutaj są właśnie rozszerzone pory, tutaj na nosie lubią się robić też jakieś niespodziewajki, tak, za skórniki i tym podobne, więc tu bardzo delikatnie wklepany, a teraz idę umyć ręce. Dlaczego trzeba umyć ręce? Ano dlatego, że to jest bardzo silnie działający produkt, w związku z tym, no wiecie, człowiek tak robiąc różne rzeczy, coś mnie zaswędzi i się podrapie w okolicy oka. I po prostu katastrofa gotowa, tak? Oko zacznie szczypać, piec i tak dalej. Idę umyć paluszki. Okej, łapki umyte. To teraz trzeba nałożyć zabezpieczenie tej naszej warstwy hydrolipidowej. I tak na dobrą sprawę są dwie szkoły. Można odczekać, tak, jeżeli macie skórę taką bardziej zahartowaną w bojach i tak dalej. Ja nie odczekuję tego, powiedzmy, pół godziny, absolutnie nie, bo wiem, że to nie jest droga dla mnie. Ja od razu nakładam ceramidę. Dlaczego? Dlatego, że ja już zaczynam, wiecie, zaczynam czuć, że się coś dzieje na skórze. To nawet nie jest mrowienie, ale ja zaczynam czuć ten retinol. W związku z tym produkt, który robi u mnie szał ciał, produkt, który też sobie sama dokupuję, więc teraz z całą pewnością, jak będzie Black Friday, Tryfonka też zrobi zakupy. To nie jest tak, że Tryfonka wszystko dostaje. Nie myślcie tak. No. Tutaj mamy serum z ceramidami. Z ceramidami 1%. Do tego mamy tutaj jeszcze prebiotyk 2%, witaminkę E 3% oraz kompleks peptydów aż 5%. Czyli teraz tak, mamy ceramidy, czyli ten nasz cement międzykomórkowy, który jest odpowiedzialny za to, że ta warstwa hydrolipidowa naruszona przez retinol, no bo on ją musi naruszyć, żeby tam wniknąć głęboko, nie? Więc teraz my musimy dostarczyć skórze czegoś, co pozwoli szybciutko odbudować tą barierę hydrolipidową, bo jeżeli my jej nie odbudujemy szybko, to czynniki zewnętrzne, chociażby, ja już nie mówię o słońcu, tak? Bo do słońca za moment przejdziemy, ale takie jak wiatr, zanieczyszczenie środowiska, ciepło, zimno, suche powietrze, teraz z kaloryferów i tak dalej, będzie powodowało to, że ten naskórek nasz jest odsłonięty i wszystko, co złe, dociera sobie do niego, wiecie, i bombarduje tym całym syfkiem, tak? No i za moment będą właśnie trądziki różowate i tak dalej, różne przykre rzeczy, zaczerwienienia, pieczenia, tkliwość skóry, świąt i tak dalej. Naprawdę można se zrobić krzywdę, jak nie odbudujemy tej bariery hydrolipidowej. I słuchajcie, i tutaj proszę się nie czepiać, ja celowo mówię se. Ok? Ja często używam takich zwrotów celowo dla podkreślenia, jak to jest ważne. Używając retinolu bezwzględnie powinniśmy zadbać o barierę hydrolipidową i genialnym produktem do tego jest właśnie to serum właśnie z ceramidami. Pozwólcie, że ja sobie jego zaaplikuję. Nabieram. Tu mamy takie bardzo płynne, już musiałam uciec z ręką, bo by mi spłynęło. I już te ceramidy nakładam sobie też tutaj wokół ust, już na skrzydełka nosa, tak, bo tutaj chcę odbudowywać warstwę hydrolipidową i zrobić jej dobrze. Czyli bardzo delikatnie, z tymi ceramidami to ja nawet podjeżdżam sobie nie pod samo oko, ale tutaj na tą granicę nakładania kremu. Ceramidki mi krzywdy nie zrobią. O, więc tak, to jest jedna pompeczka. Niestety, no to serum za przyjemnie nie pachnie, ale jeszcze nie śmierdzi. Ale jeszcze nie śmierdzi, bo jakby śmierdziało, to bym nie mogła tego używać. I tutaj tylko jeszcze dodam, długi filmik będzie. Jeszcze tylko tutaj dodam, że
Niestety, rozmawiałam z dziewczynami z Basic Labu. Nie dadzą się za Chiny pana przekonać, żeby dodać tutaj odrobinkę czegoś, co by no tak jakoś ładnie podkręciło ten zapach. No nie chcą się dać przekonać, no. A może? Może jednak zechcecie? Właśnie, wszystkie osoby, które są za tym, żeby te ulubione wasze sera z Basic Labu czymś pachniały, napiszcie na dole, czy chcecie wersję z zapachem. Czyli na przykład niech sobie będzie trehaloza bezzapachowa, ale niech będzie też trehaloza z zapachem. Niech będzie serum z ceramidami bez zapachu i z zapachem. Napiszcie na dole. Proszę was, w moim imieniu, jeżeli mnie lubicie, jeżeli popieracie to, co mówię, bo wiem, że są osoby, które nie lubią zapachów. Wiem i szanuję, tak? Ale te, które lubią, niech napiszą na dole. Tak, chcę zapachu, pragnę zapachu. Basic Lab, do dzieła! Nie? Apel ode mnie. Biorę drugą pompeczkę. O, i teraz tak, już mi się ta pipeta wyślizguje, słuchajcie, z rąk, bo tak, raz, że mi się ręce trzęsą, dwa, że już mam śliskie, tak? To mi się wyślizguje i muszę uważać, żeby nie wyślizgnęło mi się. Wiecie, tutaj nie mam umywalki, ale w łazience jest umywalka i o umywalkę parę roztrzaskałam. Albo o podłogę. I teraz tak, ponieważ tutaj też był retinol, na szyi też odbudowujemy warstwę hydrolipidową. To samo robimy na dekoldzie. I teraz tak, jeżeli chodzi o stosowanie, ja retinol stosuję dwa razy w tygodniu. Stosuję go u mnie w środę i w niedzielę. Tak sobie to rozłożyłam. Próbowałam wprowadzić trzeci raz, ale moja skóra dała mi po gębie po prostu. Powiedziała, o nie, 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 laleczko, aż tak to my się bawić nie będziemy. Więc ja się wycofałam, przeprosiłam ładnie, wróciłam do dwóch razy. I tutaj, wiecie, to myślę, że to jest świetny moment, żeby opowiedzieć wam o tym, jak bardzo ważne jest słuchanie własnej skóry. Moja przygoda z retinolem zaczęła się tak naprawdę w ubiegłym roku. W ubiegłym roku również od Basic Labu to stężenie 0,5, tak? 0,5% retinolu. Nie pamiętam, czy ja wtedy napisałam na Instagramie Basic Labu z zapytaniem, jak to stosować, czy po prostu wyczytałam na stronie. Generalnie wiedziałam, że co jakiś czas, nie? No to co? No tam 0, jakieś pół. No to co, walę se co drugi dzień. A skutki niepożądane tego budowania tolerancji retinolowej występują nawet po 72 godzinach. Więc jak tryfonia se zapodała co drugi dzień, to po tygodniu, słuchajcie, ja miałam twarz tak, jakbym miała tak przypaloną słońcem. Kojarzycie ten jakby taki moment, kiedy nie zastosujecie jakichś filtrów i zjara wam się twarz, tak? Że ona wtedy piecze, jest taka jakby opuchnięta, nie można się dotknąć, cokolwiek nie nakładamy, to piecze, swędzi, zaczyna się złuszczać, przy czym to nie było takie złuszczanie płatami. Nie, 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 nie takie jak posłoneczne, ale takie mikrozłuszczanie, które mnie strasznie wkurzało, bo żaden podkład na tym dobrze nie wyglądał. Ta skóra wyglądała naprawdę okropnie. No i stwierdziłam, że no dobra, wszyscy mówią, że no po retinolu mogą występować podrażnienia, może występować łuszcząca się skóra. No dobra, no to skoro tak jest, no, no to widocznie tak ma być, no to se pojechałam kolejne dwa tygodnie. Tak zrobiła tryfonia. Mądrze, bardzo mądrze tryfonka. To, co ja sobie zrobiłam ze skórą, to ja dochodziłam do ładu jakoś do świąt. Ja nakładałam podkład i ja czułam, że mi mnie piecze. Byłam na tyle mądra, że się z tego retinolu w ogóle wycofałam. Ja się do tego wszystkiego tak zniechęciłam, że w momencie, kiedy jakby już szła jesień, ludzie zaczęli mówić o retinolu, że zaczniemy znowu wracać i tak dalej, wyszedł właśnie ten nowy retinol od Basic Labu, to ja w pierwszym momencie miałam takie o nie, 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 tego to ja nie chcę. I wiecie co, ja już nie pamiętam, z kim ja rozmawiałam, powiedziałam, dlaczego się zniechęciłam, w jaki sposób się zniechęciłam. Nie wiem, czy ja z Madzią wtedy nie gadam. No nie, nieistotne. W każdym razie ta osoba za głowę się złapała i powiedziała, poczekaj, stop. Zaczynamy pierwsze stosowanie, pierwsze zetknięcie wasze z retinolem. To nie może być bez względu na to, jaką macie cerę. Bez względu. Bierzemy się za najmniejsze możliwe stężenie. To nie znaczy, że ono działa gorzej. Nie, nie, nie. To oznacza, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to zadziała w ogóle, bo będziecie mogli tego używać.
Więc bardzo Was proszę, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z retinolem, to uważam, że to jest genialny produkt. Tu mamy tylko i aż 0,3% czystego retinolu, który i tak potrafi podrażnić, jeżeli stosujemy zbyt często i nie odbudowujemy naszej bariery hydrolipidowej. I słuchajcie, ja z tym zawodnikiem też sobie zrobiłam kuku. I uczcie się na moich błędach. I część z Was, która ogląda mnie tutaj dość regularnie, możecie mnie tutaj, wiecie, na dole pozdrowić moją ułańską fantazję, wie, co ja sobie zrobiłam. Otóż, no już stosowałam ten retinol, bo tak, w ogóle, to ja jeszcze tego Wam nie powiedziałam. Zaczęłam od stosowania raz w tygodniu. Stosowałam tylko sobie w środę, tak? Stosowałam tylko w środę i tak mniej więcej chyba ze 3 tygodnie. W 4 tygodniu wprowadziłam to stosowanie w niedzielę. Po prostu tak mi jest najwygodniej. Wy sobie ustalcie, jakie dni dla Was są wygodne. I pamiętam, że umówiłam się do Daniela na sesję zdjęciową, gdzie byłam twarzą jasnego lata, tak, czyli typu kolorystycznego. No i żeby to wszystko tak ładnie wyglądało na zdjęciach, to ja bardzo często, zresztą nie tylko do zdjęć, ja w życiu ogólnie golę sobie ten meszek, tak? Zwłaszcza latem, bo mnie wkurza. I słuchajcie, ja sobie ogoliłam twarz. Wiem, że to było jednego dnia właśnie ogoliłam twarz, drugiego dnia pojechałam do Daniela robić zdjęcia i na wieczór nawaliłam sobie retinol. Z jaką cerą ja się obudziłam rano, to ja wiem, że w tym momencie każdy, kto ma choć blade pojęcie o kosmetologii, zatyka uszy. Tak. Tak zrobiłam. Tego nie róbcie nigdy. I tak, ja tak, nie dość, że naruszona bariera hydrolipidowa, bo jednak jest naruszona, mimo jej jakby dbania o to, odbudowywania tymi ceramidami, trehalozą, nawilżania emulżelem, mimo to ja po prostu ją ścięłam, bo w momencie, kiedy się golimy, to my fizycznie ściągamy tą barierę hydrolipidową, ściągamy te wierzchnie tak jakby zrogowacenia tego naszego naskórka, po prostu to ściachamy, tak? I ja se tak zrobiłam. I mając prawie że zerową barierę hydrolipidową, nawaliłam sobie retinol. No. Wiecie, większej blondynki niż Tryfonka to chyba nie ma na tym świecie. No pokażcie mi drugą taką, już nie chcę się wyrażać, nie? Pitkę, po prostu pitkę blond, która coś takiego zrobiła. Jak, słuchajcie, i też proszę Was, jeżeli Wy tak nie pomyślałyście kiedykolwiek i tak sobie z czymś tak fajnie zrobiłyście, to napiszcie mi koniecznie właśnie po to, żeby reszta mogła uczyć się na Waszych błędach, tak? No bo wiadomo, że każdy te błędy popełnia. Ale najważniejsze, jaką naukę z tego wyciągniemy, nie? I teraz tak, dlaczego robiłam sobie takie kompresy właśnie z tego serum z ceramidami? Ano właśnie dlatego, że on no, tak pięknie wzmacnia barierę hydrolipidową. Sprawia, że nasz naskórek jest przepięknie nawilżony, uspokojony, ponieważ działa też przeciwzapalnie, odżywia naszą skórę. No i wiecie, i tak jakby niweluje to takie uczucie ściągnięcia, podrażnienia, no ale jak się zrobi sobie tak coś mądrego jak Tryfonia, no to sorry Gregory, trzeba przecierpieć. Więc co byście Wy nie cierpiały, ja Was bardzo proszę, uważajcie na siebie z używaniem retinolu. I tutaj gwarantuję Wam, że w momencie, kiedy będziecie uważnie obserwować swoją skórę, i zobaczycie, że ona zaczyna być, no to może wystąpić nawet do 72 godzin po pierwszym użyciu. Więc jakby ten pierwszy odstęp, to pierwsze, drugie nałożenie nie może być wcześniejsze niż nakładamy na przykład w poniedziałek, a kolejny raz dopiero gdzieś w czwartek. Ok? Jeżeli koniecznie chcecie wystartować z 2 razy w tygodniu. Najlepiej jest wystartować raz w tygodniu, zwłaszcza jeżeli macie taką bardzo wrażliwą cerę, tak jak ja, płytko unaczynioną, naczynkową, nadreaktywną. Wiecie, że Wasza skóra jest wrażliwa, tak? No bo wiecie, no, posiadacze skóry wrażliwej po prostu o tym wiedzą. To błagam Was, 0,3%, mega, że tak powiem, uzupełnianie ceramidów, nawilżanie,
emu żelem, trehalozą. Ja zaraz wszystko Wam opowiem o tych pozostałych produktach, natomiast uważnie obserwujemy naszą skórę. I jeżeli po kolejnym użyciu nie występują takie objawy jak jakieś mocne zaczerwienienie, jeżeli nie występuje tkliwość skóry, jeżeli nic Was nie swędzi, na skórek się nie łuszczy, to oznacza, że te odstępy Wam służą. Jeżeli zauważycie, że Wasz naskórek zaczyna być tkliwy, jeżeli już pojedziecie po bandzie i doprowadzicie się do tego, że na przykład, nie wiem, jakiekolwiek inne serum, jakikolwiek podkład, jakikolwiek inny produkt, na który nigdy Wasza skóra nie reagowała w żaden sposób, po prostu nakładałyście i już, jeżeli zaczyna Was piec skóra, na przykład po nałożeniu podkładu, to znaczy, że jest przeginka i to mocna. I wtedy odstawiamy retinol, odczekujemy tydzień, dwa, tak, w zależności od tego, jak często już macie wprowadzony. Po prostu wydłużamy ten czas, pozwalamy na odbudowanie się tej bariery hydrolipidowej i pamiętajcie też, że im jesteśmy starsze, tym jakby te przebudowy naskórkowe trwają dłużej. U młodych osób to jest szybciej. Im jesteśmy starsze, to wszystkie te procesy trwają wolniej. Dlatego też spokojnie, błagam Was, spokojnie z tym retinolem. On będzie działał. Zobaczcie, mi skóra się naprawdę poprawiła, ale trzeba ostrożnie, tak? Dobrze. To co dalej w tej pielęgnacji? Jak ja wieczorkiem nałożę retinol, nałożę sobie ceramidy, to wszystko ja jeszcze chcę domknąć. Domknąć właśnie czymś okluzyjnym, jakimś takim, nazwijmy to, plasterkiem, który zamknie wszystko to, co jest tam pod spodem. Mamy coś bardzo fajnego, też jest z Basic Labu, czyli nawilżający krem do twarzy i ja tutaj mam w tej wersji lekkiej. Tu mamy 75 ml, więc całkiem sporo tego kremu. To jest taki okluzyjny, bardzo dobry nawilżający krem. On tutaj, wiecie, nie zrobi Wam cudów wianków, ja go traktuję jako okluzję, tak? I tak powinny być kremy. Już to, co działa, co naprawdę działa, mamy pod spodem, więc już nie przekombinowujmy z tymi jakimiś aktywnymi składnikami, żeby nie przegiąć, więc dobrze jest właśnie sięgnąć po taki basicowy krem, który zrobi nam okluzję, czyli zrobi nam taki opatruneczek na twarzy, odgrodzi to dobro, co jest tam, wiecie, pod spodem, od świata zewnętrznego, tak? I ja teraz właśnie tak nałożę. I to jest ta lekka konsystencja, więc on jest taki naprawdę szybciutko się rozsmarowujący. Ja teraz sobie smarowuję łącznie z tym, że jadę tutaj też tak troszkę pod oko, nie bardzo wysoko, ale tak troszkę, tak, żeby dać tutaj okluzję. I ponieważ to jest nałożone z retinolem, to ja już tutaj nic nie przemasowuję, tylko robię to bardzo delikatnie, wszędzie tam, gdzie retinol był nakładany, robię sobie jeszcze dodatkowy opatruneczek na twarz, nie? I co tutaj zawiera w środku ten krem, co my tutaj mamy? Ano mamy wyciąg z aloesu, mamy też wodę różaną, zawiera również pantenol. Pantenolu nie trzeba nikomu przedstawiać, działanie łagodzące, tak, takie bardzo wyciszające, to wszyscy wiemy. Ma też troszeczkę trehalozy i ma również alantoinę, która jest też jednym z najlepiej przebadanych takich, wiecie, składników, które są składnikami nawilżająco, właśnie takimi otulającymi, łagodzącymi. Po nałożeniu tego kremu ja jestem po prostu gotowa do snu. Ten krem bardzo szybko, tak jakby odparowuje z niego woda. Mogę się położyć, wiecie, reszta w ręce wsmarowana. Zresztą Basic Lab ma też tak skądinąd bardzo dobry krem do rąk, także jeżeli będziecie korzystać z tej promocji, to jest kolejna rzecz, którą polecam. Także teraz idę do łazienki, zmyję to wszystko, stonizuję moją twarz i przychodzę do Was, żeby pokazać Wam moją rutynę pielęgnacyjną, poretinolową, poranną. No dobrze, to jestem już ze zmytą buzią i szybko przejdziemy do następnego produktu, bo już czuję, wiecie, takie ściągnięcie i takie mrowienie nieprzyjemne. I jednym z najlepszych produktów, jakie w ogóle znam, jeżeli chodzi o nawilżenie mojej skóry, o takie właśnie działanie odbudowujące też ten płaszcz hydrolipidowy, nawilżające i zapobiegające utracie wody oraz takie też działanie anti-aging, przez to, że ten produkt zawiera również kompleks peptydów, który nazywa się, czekajcie, muszę aż spojrzeć, bo nie pamiętam, zawiera neuropeptyd SNAP8.
czyli jest to serum z trehalozą 15% z 10% tym peptydem SNAP8 i małocząsteczkowym kwasem hialuronowym. To jest cudowne serum, jeżeli chodzi o właśnie przywrócenie takiego nawilżenia, jeżeli mamy skórę właśnie podrażnioną. To trehaloza jest odpowiedzialna nie tylko za nawilżenie, ale również za łagodzenie podrażnień. Także uważam, że trehaloza powinna się znaleźć gdzieś tam w tej naszej pielęgnacji poretinolowej, zwłaszcza jeżeli macie bardzo taką wrażliwą skórę. Znowu mamy pipetę, ale już widziałam, że słuchajcie, trehaloza po pierwsze w Basic Labie jest w takim dużym opakowaniu, chyba 50 ml i tam jest pompka. Więc Tryfonka jest przeszczęśliwa, a serum z trehalozą wygląda tak. Jest to taka mleczna emulsja, bardzo przyjemna. I to jest jedno z niewielu serów, które tak bardzo przyjemnie pachnie. Wiem, że tutaj na pewno to nie jest perfumowane, bo Basic Lab nie perfumuje tych swoich produktów. Powinnam zacząć od nałożenia serum pod oczy, ale oczywiście już tutaj musiałam sobie na twarz coś zapodać. I tak, jedna porcyjka to jest twarz, a druga porcyjka to jest szyja i dekolt. Pamiętajcie, że generalnie nasza twarz kończy się na linii biustu, nie? W związku z tym wszystko, co nakładamy, nakładamy na twarz, szyję i dekolt. No i słuchajcie, tutaj w jakby tym serum mamy ten bardzo ciekawy neuropeptyd. Muszę Wam aż przeczytać, bo nie chcę, wiecie, tak z głowy, co by mi jakaś myśl nie uciekła, nie? Ale tutaj jest tak bardzo ładnie napisane. Siła neuropeptydu SNAP8 zapewnia wielokierunkowe działanie, pobudza fibroblasty. Pamiętacie te nasze składniki makaronu, nie? Czyli z fibroblastów składa nam się kolagen i elastyna. A jeżeli mamy coś dodatkowo, co stymuluje je do pracy, no to fajnie, ponieważ nasza skóra robi się coraz jędrniejsza. I tak, pobudza fibroblasty do produkcji włókien kolagenowych, mówiłam? Dzięki czemu skóra zagęszcza się, staje się młodsza i jędrniejsza. Zgadzam się. Stężenie 10% działa na warstwy skóry, zastępując składniki wypełniające, co przyczynia się do jej ujędrnienia. Struktura skóry jest wyraźnie wygładzona, o wyższym stopniu jędrności i elastyczności, staje się świeża i pełna blasku. Podpisuję się pod tym oboma łapkami. Kochani, prawda jest taka, że ja to serum z trehalozą zakupiłam po raz pierwszy w jakimś tam zestawie, bo to się bardziej po prostu opłacało, to było no jakieś pewnie ze 2 lata temu. Wtedy byłam do nich mega sceptycznie nastawiona. Uważałam, że wiecie, skoro tyle osób krzyczy, że to jest takie wspaniałe i cudowne, to ja przetestuję, zobaczę i okaże się, nie? No i Tryfonia się bardzo zdziwiła, chciałam mocniej powiedzieć, ale bardzo, bardzo się zdziwiła, bo po wykończeniu tej buteleczki naprawdę widziałam różnicę w mojej skórze. Właśnie w tym ding, 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 nie? I se myślę, hello, oni nie kłamią, coś w tym jest. Kupiłam, zakochałam się i nie wiem, które to jest moje opakowanie. W momencie, kiedy trehaloza mi się kończy, to Tryfoncia ją kupuje. Więc jeżeli jesteście osobami, które mogą sobie pozwolić na tą, no powiedzmy, droższą, ale mega działającą pielęgnację, to uważam, że na Basic Lab lepiej jest postawić niż na wysokopółkowe, seforowo-douglasowe, wiecie, te perfumeryjne marki zagraniczne. Teraz lecimy dalej, bo mi już ja czuję, że dalej ta skóra jest ściągnięta, ponieważ pomimo tego nawilżenia ja potrzebuję zawsze jeszcze dodatkowej okluzji. To jest ten moment, kiedy możemy albo nałożyć jakiś właśnie dodatkowy krem, chociażby właśnie ten krem nawilżający do twarzy, ale dla mnie to już jest jakby za dużo. Ja od razu wjeżdżam w produkt, który jest obowiązkowy, po prostu obowiązkowy. Jeżeli używacie retinolu w jakiejkolwiek formie, nie ma opcji, żebyście zapomnieli kiedykolwiek o produkcie z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. I tutaj Basic Lab ma taką emulsję. Tu mamy bardzo szeroką ochronę, bo tu mamy UVA, UVB, mamy ochronę przed światłem podczerwonym, czyli IR, oraz przed światłem niebieskim, czyli tym, wiecie, emitowanym przez telewizory, przez monitory, przez nasze smartfony. W związku z tym
Uważam, że to jest świetna propozycja, zwłaszcza pod makijaż. No i tutaj, kochani, ja jeszcze muszę się zatrzymać, wybaczcie, ale muszę Wam też opowiedzieć o tym, co jeszcze zawiera ten produkt. To nie jest zwykły krem przeciwsłoneczny. To nie jest takie sobie po prostu zwykłe SPF. To tak naprawdę jest krem pielęgnujący naszą twarz z bardzo wysoką ochroną przeciwsłoneczną. Ponieważ tutaj w składzie mamy właśnie witaminę C, antyoksydant, witaminę E, antyoksydant, glukonolakton, czyli kolejny antyoksydant, który działa dodatkowo bardzo nawilżająco, oraz mamy ekstrakt z jagody brusznicy, który działa tak jakby naprawczo. Więc tutaj mamy moc jeszcze składników aktywnych. Jest też świetną bazą pod makijaż, to nam deklaruje producent, a tryfonka potwierdza. Dobrze, nałóżmy. Jedna pompka na twarz. I to musimy wpracować, po prostu. I teraz druga pompka. Wędruje na szyję i dekolt. Bo pamiętamy, że tutaj wszystko to ma być zabezpieczone przed słońcem. Przed słońcem, przed promieniowaniem. I zobaczcie, że już w tej chwili, widzicie to? Gdzieś ten białawy film troszeczkę jest na mojej skórze, natomiast mi to zupełnie nie przeszkadza, bo ja za moment nałożę makijaż. Wiecie co, nie nałożyłam tego kremu pod oczy i tak coś mi jakoś sucho, nie? No dobrze, moi kochani, wiecie co, miałam ambitny plan, żeby jeszcze na tą pielęgnację pokazać, jak nakładam podkład, ale już tego nie zrobię, bo ja po prostu widzę, że ja już mam materiału nagranego za 2 godziny. Jeżeli uda mi się z tego zmontować 50 minut, to będzie normalnie cud boski, ponieważ ja uważam, że tutaj takich przerw, gdzie, nie wiem, sięgałam po kartkę, to jest na kilka sekund. Ja nie wiem, jak uda mi się ten filmik skrócić. Z góry Was przepraszam za jego długość, ale chciałam Wam przekazać wszystko, co wiem na temat retinolu. Chciałam Wam przekazać, że jest to cudowny składnik, cudowny, fantastyczny składnik, który naprawdę działa w naszej skórze właściwej, który naprawdę działa na trądzik, na pory, na przebarwienia, na właśnie zmarszczki, działa przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco i tak dalej. Ale też chciałam Wam przekazać, jak aktywny to jest składnik, jak to jest składnik, z którym naprawdę trzeba uważać i jak bardzo musimy obserwować swoją skórę. A tak z drugiej strony to jest, wiecie, taki czas też dla nas, gdzie w tym pędzie codziennego życia, między, wiecie, garami, dziećmi, obowiązkami w pracy, mamy tą chwilę dla siebie w tej łazience, żeby tą skórę poobserwować, zobaczyć, jak ona wygląda, czy nic jej nie zaszkodziło i tak dalej. Kochani, zostawiam Was z tym wszystkim. Napiszcie, czy było zrozumiale, czy po tym filmiku coś Wam się rozjaśniło, czy potrzebujecie jeszcze dodatkowej dawki wiedzy. Jeżeli jest ktoś mądry, kto mi wytłumaczy, jak działa retinol na fibroblasty, czy je podgryza, żeby się uaktywniły, czy jak, to niech mi napisze na dole. Całuję Was, ściskam, dziękuję, że dotrwaliście do końca i bardzo Was proszę, osoby, które dotrwały do tego końca, zostawcie mi, nie wiem, kwiatuszek albo okejkę, zostawcie mi okejkę w komentarzu, tak, że jest okej, dałam radę i ja tutaj ze swojej strony, nie uzgadniając totalnie z Basic Labem, obiecuję wybrać jedną osobę i tejże osobie, która dotrwała tutaj do końca tego mojego gadulstwa, wysłać jakąś paczuszkę, może uda mi się wyżebrać od Basic Labu jakiś fajny produkt, być może właśnie to ten retinol z witaminą C, który jest przegenialny i coś do tego. Zobaczę, pogadam z dziewczynami, może się uda, ale zostawcie po prostu okejkę na dole. Całuski. Dziękuję, że byliście tutaj. Buziaki. Mua!